Jest z nami Dominik Żebracki, a więc zawodnik drużyny Niemalipy. Cześć Dominik. Cześć. Dominik, stary wyjadacz. Powiedz mi, ta atmosfera w Niemalipy dzisiaj było bardzo gorąco. Jak to wygląda? Dzisiaj było bardzo gorąco, zresztą jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o naszą obronę. O, o co tam poszło, jeśli możesz powiedzieć? No bo z... nie, nie wracamy się. No. Nie mamy siły się wracać. Idziemy do przodu wszyscy. Zostaje jedna osoba. Idzie kontratak. No i jest brama. Zazwyczaj a... takie głupie bramki tracimy. No musimy nad tym popracować, albo się szybciej zmieniać, albo po prostu kondycję. No Ale te pretensje, te pretensje były kierowane pod Twoim adresem? Zasłużone w tym meczu? Nie, to były pretensje takie, że ja za dużo krzyczę na, na zawodników, żeby się wracali, żeby się jakoś tam ustawiali i że to nie pomaga. Ale wróćmy już do tych tematów sportowych. Imponująca ta Wasza forma? Ostatnio, trzeba no, przyznać, wpadka tylko ze spoko, no ale to jest, to jest praktycznie już mistrz, więc, więc nie ma tematu. Myślcie o tym, żeby jeszcze to wskoczyć do tej strefy medalowej? No mamy taką nadzieję, trzecie miejsce jest w naszym zasięgu, ale jeżeli chodzi o awans, no to jest sprawa otwarta jeszcze, prawda? No z trzeciego miejsca nie wiadomo, czy, czy nie jest pewny awans, ale szczerze mówiąc, tak jak ja bym to widział, to najchętniej bym dostał medal, ale nie awansował, ale został i się pomęczył w tej lizece. Doświadczenie z Ligi B pewnie. Tak, ja już przechodziłem taki, taki etap awansu, później siedmiu meczów nieprzerwanej pasy porażek, także to każdy zespół może się podłamać i to nie, nie, to nie jest fajne. Żeby awansować, to trzeba mieć faktycznie taki zespół, który może powalczyć już o, o środek stawki. To wtedy, to wtedy można awansować. Inaczej to, to robią się kwasy, już nie ma sensu. No to życzę Wam tego trzeciego miejsca medalu i braku awansu. Tak jest. Dziękuję. Dzięki.